Top 10 instrumentów, na których łatwo nauczysz się grać. Muzyka jest najbardziej uniwersalnym językiem na świecie, a trenowanie gry na instrumencie pomaga utrzymać mózg w dobrej formie. Niektórzy twierdzą nawet, że dzięki swojej muzykalności możesz wspiąć się o kilka szczebli na drabinie popularności. Przedstawiamy Wam top 10 instrumentów, na których łatwo nauczyć się grać. Numer 10. Keyboard. Dla początkujących muzyków to właśnie keyboard jest jednym z najpopularniejszych wyborów. Ten elektryczny instrument klawiszowy ma szerokie spektrum brzmień, od klasycznych dźwięków fortepianu do tych nowoczesnych i syntezowanych. Jeśli rozpoczniesz naukę od białych klawiszy, czyli tonacji C-dur, możesz łatwo opanować kilka prostych melodii. Numer 9. Gitara akustyczna. To jeden z najbardziej znanych instrumentów na świecie. Rozpoczęcie gry na gitarze może być naprawdę proste. Na początek wystarczy opanować kilka akordów i schematów muzycznych. Na dodatek nie musisz wydawać dużej ilości pieniędzy na lekcje, bo pierwszych trików nauczysz się dzięki filmikom w internecie. Brzmi świetnie, prawda? Numer 8. Bongosy. Ten kubański instrument jest naprawdę niesamowity. Początkowo może trochę onieśmielać ze względu na liczbę i wielkość bębnów, ale na pierwsze lekcje nie potrzebujesz dużego zestawu. Przy odrobinie praktyki, wyczucia rytmu i czasu zaczniesz grać na bongosach. Zobaczysz, że to fantastyczna rozrywka. Numer 7. Ukulele. W ostatnich latach ten instrument zyskał na popularności. Często nazywany jest małą gitarą, ale ukulele wydaje o wiele słodszy i delikatniejszy dźwięk. Jest też prostsze do nauki, więc nic dziwnego, że błyskawicznie zdobyło popularność. Ukulele ma tylko 4 struny, gdy gitara ma ich 6. Dzięki mniejszej szyjce i podstrunnicy łatwiej jest opanować akordy. Przy odrobinie praktyki szybko zaczniesz grać swoje ulubione piosenki. Numer 6. Talerze. Ten instrument może być zmorą, gdy zostawi się go dziecku. Na szczęście stosunkowo szybko można nauczyć się na nim grać tak, żeby nie brzmieć jak bąbelek w ferworze zabawy. Na talerzach zwykle gra się pałeczkami, ale dłonie też się sprawdzą. Cokolwiek sprawi ci przyjemność. Co prawda nie dostaniesz się do orkiestry grając w ten sposób, ale chyba nie do końca o to chodzi, prawda? Numer 5. Flet. Ciekawe, kto z Was próbował opanować grę na flecie w szkole? Jest jednym z najczęściej wybieranych przez nauczycieli. Dlaczego? Ponieważ naprawdę jest to jeden z prostszych instrumentów do nauki. Wydaje bardzo przyjemne dźwięki, a jego koszt jest niewysoki. Dla początkujących muzyków flet jest świetnym wprowadzeniem. Numer 4. Dzwonki. Pewnie pamiętacie ten instrument z zajęć muzycznych w szkole podstawowej. Dzwonki dają jasny i wesoły dźwięk. Nauka gry na nim nie tylko jest świetnym sposobem na nawiązanie kontaktu ze swoją muzyczną częścią duszy, ale również z wewnętrznym dzieckiem, które znajduje się w każdym z nas. Od pierwszych brzmień poczujecie się lepiej i zobaczycie, że gra na instrumencie nie musi być ciężka. Numer 3. Trójkąt. Ten kawałek stali jest naprawdę niepozorny. Choć wydaje się dziecinnie prosty, to przy grze na trójkącie trzeba wziąć pod uwagę wysokość i ton dźwięku, który chcemy uzyskać. Na przestrzeni lat ten instrument zyskał niesłuszne miano infantylnego. Mimo to nadal jest integralną częścią rodziny instrumentów perkusyjnych, którego potencjału nie można bagatelizować. Numer 2. Tamburyn. Ten instrument występuje w wielu gatunkach muzycznych. Można go usłyszeć w rockowych utworach, ale także w muzyce klasycznej. Dlaczego? Bo gra na nim jest całkiem prosta, a jego brzmienie nadaje niepowtarzalnego charakteru. Niewielkie rozmiary tamburynu i łatwość transportu sprawiają, że jest to świetny instrument dla początkujących. Składa się z płytkiej drewnianej konstrukcji i przymocowanych do niego dzwonków. Na początku swojej drogi możesz po prostu spróbować wybijać nim rytm do swojej ulubionej piosenki. Numer 1. Marakasy. Bądźmy szczerzy, czy gra na tych grzechotkach może być trudna? Marakasy służą jako instrument perkusyjny i są popularne w muzyce latynoskiej i karaibskiej. Zwykle używa się ich po jednym na każdą rękę, a gra polega na potrząsaniu nimi. To wszystko. Chwyć marakasy w ręce i pozwól, żeby rytm muzyki przepłynął przez twoje ciało.